Siemano, 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 zakolników TV, otwieram wam bardzo serdecznie drzwi do kolejnego materiału na Totalnych Dramaturgach, a dzisiaj sobie porozmawiamy o kolejnej postaci, która została w bardzo, powiedzmy sobie szczerze dziwny sposób potraktowana na tle całego sezonu, tym, tym razem to będzie sezon numer 4, czyli Totalna Porażka Zemsta Wyspy, zwana oczywiście też Revenge of the Island. I cóż tu mogę powiedzieć? Chodzi mi dokładnie o postać Dakoty. Albo bardziej jej mutację, jej drugiego wcielenia Dakota Zoida. Która powstała w wyniku tego, że Dakota w 7 odcinku została, została zdecenie uprzątnięcia oczywiście toksycznych odpadów. Oczywiście z kopalni w 7 odcinku pod nazwą Miejsce jest w miejsce, Znaczy kopalnia jest miejsce Kiepskim na toksyczny odpad. tak się znał ten odcinek, Dakota dostała oczywiście polecenie od żeby uprzątnąć odpady, ale zebrała w kopalni, zetknęła się z toksycznymi odpadami i w kolejnym odcinku ósmym Skarby Wyspy doktora McClaina zbutowała do postaci Halka. Dokładnie tak, Dakota zabiliła się w Halka, z tego powodu, że zetknęła się z toksycznymi odpadami. A ogólnie jeśli chodzi o całą postać dakoty pod jej normalną formą, szczerze, może była to postać troszeczkę głupiutka, troszeczkę Taka powiedzmy sobie szczerze, która zwraca tylko na siebie uwagę, taka trochę no powiedzmy, że narcystyczna. Ale szczerze, lubiłem no, tą dziewczynę, naprawdę, spoko postać, całkiem sympatyczna, śmieszna. Nawet lubiłem jej, można powiedzieć, powiedzmy jej relację z samym, bo jej relacja z Samem była dosyć fajna i ciekawie napisana, ciekawie rozbudowana na tle całego sezonu. Bardzo ciekawe mi się, można powiedzieć, śledziło ich te Miłosne podrygi to było całkiem przyjemne w oglądaniu, ale już mi, już mi coś witało, że będzie coś złego się zdziałało. Oczywiście, Chris ją przydzielił do roli starzyski pod koniec odcinka Duber 3. To już mi się, może powiedzieć, zwiastowało to, że na kocie coś złego się stanie, bo jednak też trzeba mieć na uwadze, że Chris jest niezłym psychopatą. I teraz przechodzimy do wydarzeń do odcinka siódmego zemsty wyspy. Gdzie Dakota no, styka się z toksycznymi odpadami? Oczywiście, raptownie nie usieje. Jak już mamy scenę, po tym jak ją, wydosta... jak ją wyniesiono, oczywiście z tej kopalni, oczywiście ona się budzi w namiocie, można powiedzieć takim medycznym, i widać, że ona jeszcze nie ma włosów. I w następnym odcinku zaczyna butować, rośnie do gigantycznych rozmiarów. Rosną, ją... Rosną jej takie włosy od koloru bardziej od cieniu zielonego które są takie, no powiedzmy, że bardzo dziwnie powywijane. No nie wiem jak to nawet opisać, są bardzo oczywiście dziwne. Wyrasta też jej ogon i generalnie wygląda jak potwór. To jest taka kobieca, powiedzmy, wersja halka. Przynajmniej jak dla mnie, taka damska wersja halka, tylko że halk wiecie, jest zielony, Dakota jest koloru pomarańczowego. I oczywiście z jakiegoś powodu... Twórcy postanowili, że dadzą jej czerwone oczy. Nie wiem z jakiego to powodu, ale okej, okay, nieważne. Jakie oceniam to postać, jak została ona poprowadzona? Szczerze, bardzo źle, bo sprowadzają tylko do tego, że ona jest wielka. Oczywiście, poza samym, niczego tak na dobrą sprawę nie widzi. Oczywiście ta relacja tutaj kwitnie pod postacią taką, że jak ona została mutanta, to tutaj oficjalnie też. Sami to zostali oczywiście parowóz pocików ze wysły, kiedy doprowadzono do eliminacji takoty takiej definitywnie, żadna już nigdy nie mogła uczestniczyć w programie. Nie tylko z tego powodu, że stało się z to, co się stało, ale też że zbutowała to tam raz a dwa, że no, nie miała figurki, niedzicie żadności McLean. W sensie głowy, jest wiccić żerości i nie mogła dalej uczestniczyć w programie i ją wyeliminowano. Tak, tak, a dwa moim zdaniem też by to było bardzo słabe, jakby Chris trzymał Mutanta na wyspie, który rywalizowałby w drużynie z butowany bo... Mieliby nie, niebagatelną przewagę, no bo sami, sami sobie obejścił usłuchajcie jaką... Tanda Kota miała siłę, ona mogłaby... Nie wiem, kilkudziesięciu takich lightningów jednym ciosem na przykład rozwalić, tak na dobrą sprawę, no jednym ciosem, a nawet jednym doknięciem palca. No nie ukrywajmy tego, no, to, by, bo, to by było coś. I no nie chciałbym oglądać takiej rywalizacji, gdzie jedna zawodniczka jest w stanie rozwalić kilku innych zawodników tak naprawdę, prawie że nic nie robiąc. Dosłownie tylko, że jest po prostu silna i wielka. To byłoby po prostu nie fair, więc dobrze, że twórcy szybko się jej pozbyli. Aczkolwiek o tym mamy wątek taki po słciku pokazany, że to znaczy po napisach końcowych, że na konta została zapaśniczką. Więc ciekawe, została zapasniczką, więc ciekawe, ciekawe, ciekawe wymyślono jej postać, znalazła miłość swojego życia, Dob, dobra, dobre zakończenie, ale naprawdę, jak można było zniszczyć tak tą postać, przecież ona był, mogłaby normalnie rywalizować zaś programy. ja wiem, że to była postać, która poza paparazzi i za, swoim, za swoją urodą nic nie widziała, ale też to można było w jakiś ciekawy sposób wykorzystać w programie, szczerze powiedziawszy, no. Jakoś taki podobny, z podobnego usposobienia Lidzi zrobili taką postać, która jest jedną z najbardziej koniecznych postaci z pierwszej obsady, jakoś pojawiła się w trzech sezonach. Pierwszych jakoś rewizowała. Dlaczego nie mogli, z tego, nie mogli zrobić tak samo z Dakoty, która powiedzmy, że była z taką troszeczkę następczynią Lidzi, tylko że troszeczkę z innym charakterem, i innym stylem ubierania się, i w ogóle mnie to akurat dziwi. Mnie to akurat dziwi, nie rozumiem tego, nie rozumiem podejścia twórców do tej postaci, dlaczego tak to postać właśnie w ten sposób. Wie, Dalekwek może być hey, śpieszy to była taka ta, so, ale to no jest też łamanie konwencji totalnie, porażnie, bo totalna porażka to była jedna z tych bardziej kreskówek na początku, która trzymała się jak pewnych ram, powiedzmy, że realizmu. I tutaj nagle pojawia się taki, wiecie. 10 metrowy wielki butan tak z dupy. I to jest dla mnie akurat bardzo dziwne. Ja nie, nie nawet się jej bałem kiedyś. Jak pierwszy, pierwszy, jak pierwszy raz widziałem Zemstę wyspy te prawie 10 lat temu, to nie powiem, bałem się tego. Tego wątku. Ogólnie zemsta wyspy dla mnie był taki dosyć straszny sezon. Potem się oczywiście do tego przekonałem, ale to wiadomo, jak się było młodym, no to... Wiadomo, no nie, przemawia, nie przemawiało to do mnie, dla mnie to już było takie. Ja, pierdolę, co oni z tym robią? Takie, kurde, no. Nie to, że jakoś się tego mocno bałem, tych można powiedzieć, wątków, jakie były w na wyspy poruszane, ale jakoś tak. Nie wiem, no. Mutanty i tak dalej, no jakoś tak to do mnie nie przemawiało, no. Nie wiem, no. Jakoś to do mnie nie przemawiało, do dzisiaj to jakoś do mnie się nie przemawiało. Mimo, że ja zemstę wyspy lubię. No to coś, coś jednak z tym sezonem jest trochę nie tak, że Zrobili z tego sezonu takie kompletne science fiction w pewnych momentach I to mi się akurat tutaj nie podoba, mimo że Postacie są spoko, fabuła jest fajnie napisana Przemiana Krista w, w psychopata jest ciekawie zapre, zaprezentowana no oczywiście kilka wątków się wyjaśnia dlaczego tutaj Kristo wyspę zostawił Opustoszałą, up, no to jednak uważał, że Dakota zoida, jak ona została mutantem, tak. Powiedzmy sobie szczerze, z dnia na dzień no kompletnie mi się to nie podoba, naprawdę zostało tak to proprowadzone, że o, ona jest mutantem, okej, okay, spoko musi być wielka, musi być mutantem, bo ona była darcystyczna, musi być karę. Tak o po prostu musi być karę, bo dziewczyna była narcystyczna, widziała tylko siebie i, i Elo tak mniej więcej wygląda reprezentowanie jej postaci, zaprezentowanie jej postaci w Zemście Wyspy. Mia ja się pyta, dlaczego jej nie odmienili, bo ja na przykład, ja liczyłem, że jak Plejada Gwiazd się na przykład pojawi, jak już była premiera Plejady Gwiazd i sobie potem ten sens obejrzałem po kilku latach już od premiery, bo jak już wróciłem w totalnej porażki te kilka lat temu, to ja miałem taką cichą nadzieję, że jak będzie Plejada Gwiazd, to oni tak oto odmienią do normalnej postaci. Mocno się tutaj oczywiście zawiodłem I... nie dostałem tego, co... Chciałbym dostać od to no dobra, ale widocznie tak musiało oczywiście być, no... Mówi się trudno, żyje się dalej, no... Niestety, zrobili z tą postacią gówno kompletne i... Naprawdę, mi się to akurat kompletnie to nie podoba, no... Wiecie, zmienianie danej postaci tak mutanta, e, bo... Nie wiedzieliśmy, jak ją rozpisać, no. Ten wotek akurat zbycie starzycko był spoko. Mi się ten wotek z Dakotą podobał, ale... Dakota Zoid? Serio? Pff. Twórcy? Normalnie jesteście... Ja rozumiem, że to jest tylko kreskówka, ale to jest reality show, jakby nie patrzeć. To jest parodia reality show, więc... Też jakieś kanwy normalności powinny być, moim zdaniem, trzymane, nie? Potem... Wiadomo, robienie mutantów. Wiadomo, ja już bardziej tolerujesz na przykład ee, momenty, gdzie jest jakieś tam czarodzieje, Królewny ścieżki i tego typu rzeczy, bo to poniekąd nawet jest śmieszne, ale mutanty znęcają się człowiekiem, bo jest trochę inny. Patrzcie, Ezechiel. Naprawdę? <grym> no, ludzie drodzy, to już jest trochę lekka przesada, ale co ja wiem o życiu? no? Twórcy wiedzą lepiej niż ja na pewno. Jak dany sens poprowadzić. No ale mówię. Najgorszy wątek z tej wyspy to był właśnie. Moim zdaniem był wątek Dakoty. W mojej opinii wątek Dakoty był po prostu chory. W mojej opinii to był chory wątek. Który nie wiedział co z tą postacią zrobić. To zróbmy z nim Mutanta i Elo. Będzie fajnie. Będzie śmiesznie. I... Naprawdę. T tak to mniej więcej w mojej opinii wyglądało. Ale jak miałem ogólnie ocenić. To jak został ten wątek poprowadzony. do no... Naprawdę szkoda mi Dakota, mimo że lubiłem je pod, do, pod normalną postać, tak tutaj się nie dało jej nie dało się jej po prostu lubić, tak jak to co z nią zrobiono, tylko po prostu byłoby jej bardzo żal. Jedyne co, co mogę powiedzieć, to co z nią zrobiono i jedyny taki plus, że je zrobili z niej bezmyślnej tak naprawdę Masy tak jak to zrobić z Ezeki, że Ezyk kompletnie nie myśli, tak tutaj Dakota przynajmniej umie mówić i ma, zachowała swój ludzki rozum. To jest przynajmniej taki plus Dakoty, że mimo że stała się kobietą halkiem, to nadal zachowała swój rozum. Taki plus jest Dakoty pod tą postacią jej obecną. Mam nadzieję, że te wątki Ezekiela i Dakoty, te najbardziej denerwujące mnie w totalnie prasce, jeśli chodzi o starą serię, zostaną. Też jakoś zrebootowane w reboocie, i że te dwie postacie jakoś wrócą w jakiejkolwiek postaci, nawet cameo. Mam nadzieję, że jakoś wrócą i zostaną te postacie naprawione, napisane od nowa i przedstawione dużo lepiej i w swoich pierwotnych wersjach, w oczywiście, pierwotnych oczywiście sezonach, gdzie te postaci się pojawiały i debiutowały. Przynajmniej ja mam taką oczywiście nadzieję, ale tak patrząc na to, co teraz jest, no to Dakota Zoid. Naprawdę wielkie, wielkie F. Naprawdę jest z najgorszych pomysł w totalnej prasce. Jakiekolwiek się oczywiście pojawiły. W mojej oczywiście opinii, nie musicie się oczywiście ze mną zgadzać. A wy co na ten temat sądzicie, bojkoka? Ja Napiszcie w komentarzach. Ja tutaj się z wami serdecznie żegnam i zapraszam na kolejne materiały na Totalnych dramaturkach. Do zobaczenia i cześć! Na razie!